serdecznie gościnnie na Galifen 29. Dobry wieczór. Ja, korzystając z okazji, że jest tutaj tyle mediów, chciałbym cię serdecznie przeprosić, że nie wierzyłem w ogóle w swoje umiejętności bokserskie. Dziękuję, przyjęte są przeprosiny, ale powiem szczerze, no nie dziwię się, no bo ja tak samo, wiesz, miałem swoje jakieś tam mniemanie o tym, na ten temat, tak? Ja chciałem po prostu wyjść i dobrą walkę dać i przetrwać z tym gościem. A okazało się jeszcze lepiej, tak, że nie dość, że przetrwałem, to jeszcze prawie się mu wygrało. I co ty czułeś podczas pojedynku? Czułeś, że co tutaj się dzieje? Sam w to nie wierzę? Tak, znaczy ja tu byłem, wyszedłem do tego, mówię, pierwsza runda będzie najważniejsza, bo wszystkiego się dowiem o zawodniku, tak? Czy ma naprawdę takie bardzo mocne pierdyknięcie, jak to mówią bokserzy, tak, że mocniej biją niż zawodnicy MMA kopią. No i w pierwszej rundzie już zobaczyłem te jego ciosy, jak z całej siły chce mnie ubić, a to ja nic nie czuję, no to aż się naprawdę śmiałem. Cieszyłem się, że w tym miejscu jestem i ekstra. To powiedz teraz, jak ci szło na sparingach z bokserami, z pięściarzami? No szczerze powiem, bardzo dobrze mi szło, tylko że ja jestem takim gościem, że wiesz, ja nigdy nie sparuję na 100%, tak? Ja tam po prostu się bawiłem, czułem, że walczyłem powiedzmy ze swoją wagą, ale czułem, że to jednak moja fizyka, to moja siła i to jest duży wyznacznik, duża przewaga miałem z nimi. Ale szczerze, sam się zdziwiłem, że naprawdę nawet i trenerzy tych bokserów się zdziwili, że jak to ja mogę sobie tak z nimi boksować, szczerze. A jak czekałeś na werdykt sędziowski, to myślałeś, że jaki będzie rezultat? Nie, nawet szczerze, ja się cieszyłem. Nie czekałem, nie myślałem nawet o werdykcie. Jakby mój narożnik się znał jeszcze trochę na boksie, wiedziałby, nie wiem, by powiedział, że Rutek, ta szósta runda jest najważniejsza, to jeszcze, wiecie, bardziej bym się odpalił, więcej bym coś tam robił, bo szósta runda zadecydowała, kto będzie zwycięzcą tej walki, ale... Tak szczerze, z mojej oceny, bardzo dobrze się stało, że przegrałem, bo i tak wygrałem w tej walce w oczach wszystkich, tych niewierzących we mnie, a tak naprawdę nie zniszczyłem, bo jakbym wygrał, to bym Przemkowi zniszczył całą jego karierę, bo to jakby on przegrał z takim debiutantem, w ogóle pierwszy raz w życiu byłem bokserem, jakby ze mną przegrał, to by jego 3 lata poszło do tyłu na marne, co nie? Więc tak dobrze się stało. Ja jestem wygrany i on dobrze jakoś wyszedł z tej walki. Jesteśmy w Ostródzie, no ty... W Ostródzie, Adrian Zieliński w main evencie, no wiadomo co tutaj się kroi, a co by się wydarzyło, gdyby w main evencie Adrianowi noga się poślizgnęła, co wtedy? Jaki Daniel Rutkowski wtedy ma wizję na swoją przyszłość? Czyli rozmawialiśmy na ten temat i wizja jest taka, że no Adrian musi wygrać, żeby walczył o 2 pasy, bo to byłoby trochę nie fair, żeby powiedzmy zawodnik przegrany dalej i tak walczył o najważniejsze, największe trofeum Polski, czyli 2 pasy mistrzowskie. To byłoby trochę nie w porządku, nieuczciwe, jeżeli przegrany i tak dalej wychodzi. Co by się stało, jakbym pół roku miał kontuzję, tak? Nie walczyłbym, a Adrian by jeszcze 2 walki miał i też by dwie przegrał. Jakby to wyglądało, że dalej i tak będzie walczył o 2 pasy? No nie. Ja liczę. Życzę mu jak najlepiej. No i oczywiście, żeby wygrał. Jak wygra, to spotkamy się w klatce. A załóżmy, że noga mu się nie powinien, natomiast jest jeszcze kwestia wagi. Myślę, że Adrian będzie w stanie te 66 kg zrobić, bo to jest naprawdę 65,8, tak dokładnie. Więc czy jest w stanie zrobić, jak ty myślisz? Bo strasznie narzekał na to, na wagę, na to wszystko. No nawet jak słyszałem jego teraz wypowiedzi, że nawet na 70 miał, mówi, że i tak to ciężko mu wychodzi. Co ja mogę powiedzieć? No nie wiem, no to jest jego jakieś... Ja mu życzę wygranej, wygra, będzie walka o 2 pasy, a to będzie zależało od niego, czy do tego będzie podchodził, czy nie, tak? No. Co ja mogę powiedzieć? Tylko tyle, no każdy z nas ma ciężko, każdy z nas dużo ma wagi i trzeba podejść do tego naprawdę... na 100%, z wielkim szacunkiem i zrobić tą wagę. No to jest nasza część pracy, której po prostu ciężko musimy ją wykonać. Pojawiła się u Ciebie taka myśl, żeby dalej iść w ten boks, czy to tylko jednorazowa przygoda? Zdecydowanie. Po tym, co tam odczułem, jak mi to wyszło, zdecydowanie chcę jeszcze raz tego spróbować, bo teraz wiem, z czym to się je i wiem, że może być dużo lepiej właśnie na samej walce. Kamp w ATT się nie udał, więc jak ten czas wykorzystasz w Polsce, wykorzystujesz? Odpocząłem sobie i już jestem 3. tydzień w treningu, więc za tydzień jadę w góry. Zaczynamy już mocno wchodzić w obciążenia. Robimy teraz siłę, bo od tej siły będziemy miały nasze całe przygotowanie od moich rekordów. Procentowo będziemy pracować przez okres cały do walki. Natomiast twoja walka z Adrianem Zielińskim jest planowana nie na FEN 30, a na FEN 31, zdaje się. Tak, w listopadzie. Czy to będzie 20, czy 28, to od niej zależy. Czekam na jakiś tam konkretny, ale wiem, że to jest powiedzmy połowa czy koniec listopada. No, a już mniej więcej wiesz, gdzie to się będzie działo? Właśnie jeszcze nic nie wiem. Tego typu, że gdzie, co i jak. Jest jakaś minimalna szansa, że to będzie u ciebie? Nie mamy tej hali, nie.
Czy powiedzmy, że jakieś tam marzenia są, że może skończą na tą halę 5000, ale wątpię, więc... Ale jakby to było blisko, na przykład Lublin też byłoby w początku, Warszawa też byłoby nieźle. I Adrian miał blisko, i ja miał blisko. No co ja mogę powiedzieć? No czekamy, tylko ja akurat z tym nie mam na to wpływu. Tak się dużo mówi zawsze o tym, że wypłaty w boksie są większe niż w MMA. Jakbyś miał porównać to, co dostałeś za walkę w boksie, a to, co w MMA dostawałeś? Szczerze, że dogadany byłem na tą samą wypłatę, więc bardzo dobrą mam. Czy dopytam jeszcze o tą walkę, bo słyszałem wypowiedzi ekspertów, no tak to w cudzysłowie ujmę czasami, którzy powiedzieli, że jesteś słabym bokserem, że gdzieś tutaj powiedzmy te umiejętności, że Runowski miał takie niesamowite umiejętności. Ja też się zastanawiałem, gdzie te umiejętności były w trakcie tej walki. Widocznie akurat na ten moment gdzieś zostały zapomniane. Między innymi Przemek Gancarczyk cię krytykował i powiedział, że to nie, no absolutnie, tam było wiadomo, że gdyby tylko jeszcze tam parę szczegółów, to już by wygrał. Środowisko MMA cię wzięło w obronę? Szczerze nie wiem, czy mnie wzięło w obronę. Chyba ja się sam moją osobą wybroniłem i wszystkim utarłem nosa tym, którzy... Tak jak widzieliście, nie wiem, walkę wcześniej Ares walczył, tak? No w drugiej rundzie knockout. Każdy się spodziewał, że z takim zawodnikiem jak Runowski, on miał ponad 200 walk stoczonych w boksie, a ja żadnej, że to będzie pierwsza runda, tak? Tak jak mówię, po pierwszej rundzie wyszedłem, te jego ciosy naprawdę nie robiły na mnie żadnego wrażenia, dlatego to było tak piękne. A to jakie miał przygotowanie? No, mówi, że się przygotował jeszcze ciężej niż do innych, ale z zawodnikiem, na zawodnika MMA widocznie to jest mało, tak? Jakbym wiedział, że tak będzie lekko, za przeproszeniem, tam w tym ringu, to bym jeszcze lepiej zrobił, ale jest okej. Ja bym powiedział tak, że to środowisko bokserskie chyba słusznie tam jest nazywane czasami jako środowisko oszustów. Mówię o sędziach, o werdyktach. Tutaj nie ma co tutaj tego rozwijać dalej, bo wszyscy wiedzą, o czym jest mowa. A nie myślałeś, że na przykład taki styl, w jakim ty boksowałeś, sprawdziłby się na przykład na Wyspach Brytyjskich, bo tam potrzebują takich pięściarzy. Tam ludzie nie płaczą z tego powodu, że ktoś głowę pochylił niżej i niektórym sędziom, zresztą ja tak oglądałem tą walkę i też starałem się gdzieś wyłapać te punkty. Zastanawiałem się, dlaczego właśnie jest napomnienie w zawodowym boksie za pochylanie głowy, za pchanie się głową. Przecież to jest normalne w zawodowym boksie. Nie myślisz, żeby się sprawdził na przykład na Wyspach Brytyjskich? Poradziłbyś sobie? Powiem tak. Pierwszą walkę miałem, Przemysław Runowski prawie mi zniszczył karierę bokserską. Zaczynam od 0-1. W MMA zaczynałem od 0-2, no jeszcze jedną walkę bokserską. Jak będzie już 2-0 do tyłu, to zacznę wygrywać. Nie no, powiem szczerze, ja jestem zawodnikiem, który do każdego pojedynku przygotowuje się na 100% i z każdego pojedynku chcę dać siebie jak najwięcej i jak to będzie teraz walka MMA oczywiście z Adrianem Zielińskim, jeżeli wygra, a później będę chciał, myślę, że na pewno kolejną stoczyć w boksie, bo naprawdę dużo się nauczyłem i czuję, że dużo się uczę dla MMA właśnie, bo po to to robię, tak? Ale naprawdę fajnie i jak, myślę, że następna walka nie będzie oczywiście jakieś tam gdzieś dalej, ale na pewno z jakimś topowym zawodnikiem w Polsce będę chciał, jeżeli będą chcieli podnieść rękawice. Jeszcze jedno pytanie, tak jak już cię męczę. Tak szczerze, obejrzałeś tą walkę, uważasz, że przegrałeś tą walkę? Szczerze, ja nie wiem jak sędziowie punktują, nie znam się na boksie, więc ja... Proszę mi uwierzyć, naprawdę się cieszę, jak ja zawalczyłem. No, utarłem nosa całemu sportowi bokserskiemu, że no, taki zawodnik z tylko zapaśnikiem, no, z żadnym stójkowiczem, bo ja nie jestem żadnym stójkowiczem, ale jak powtarzałem wcześniej, ja tyle stójki robię, ile tak naprawdę zawodnik ode mnie wymagał tego. W boksie wymagał, no bo jednak musiałem się z nim bić w boksie, więc dobrze mi to wyszło, tak? Byłem mańkutem, byłem normalnie, z normalnej pozycji walczyłem, robiłem tyle, ile zawodnik po prostu tam wymagał, czyli Przemek Runowski, a widzieliście na samym początku, on już klinczował, bo już sobie troszkę nie radził z moim jakimś tam boksem, no dobrze, no i tak tylko wyłącznie na plus, ale czy werdykt do przodu, czy do tyłu, dla mnie to jest naprawdę mało, mało było ważne. Jak pojedziesz na przykład za granicę i dostaniesz propozycję? Jak będzie, nie będzie mi kolidował z walkami MMA, no to myślę, że na pewno przyjmę. Czyli MMA. Głównie MMA. Boks jest tylko dodatkiem. Dziękujemy. Dziękujemy.